Drodzy bracia i siostry, rozważając pierwszy list Piotra, dochodzimy do takiego ważnego fragmentu, który mówi o stosunku chrześcijanina do władzy świeckiej. Jest to bardzo ważny temat i on będzie coraz ważniejszy im bliżej końca, bo nie jest on taki oczywisty i nie można go opierać tylko na jednym fragmencie Biblii, ale na całościowym nauczaniu Pisma Świętego. I przyjrzyjmy się pierwszemu listowi Piotra, drugi rozdział, od 13 do 17 wersetu. Jeśli czas pozwoli, rozważymy jeszcze dalej, ale na razie się skupmy na pierwszym liście Piotra, drugi rozdział od 13 do 17. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Jest to bardzo ważny fragment, zważywszy, że był on pisany w tym czasie, kiedy jeszcze nie było cesarzy czy władców chrześcijańskich, bo w późniejszym czasie historii byli cesarze, byli władcy, którzy byli przychylni chrześcijaństwu, którzy bronili chrześcijaństwa. Jest to pisane wtedy, kiedy cesarzem w Rzymie był poganin, który sam czcił fałszywych bogów i sam był czczony jako fałszywy bóg. Wtedy wymagano od poddanych, żeby mówili: Cezar jest Panem. Chrześcijanie nie mogli tego robić, mówili: Jezus jest Panem. I wtedy to wyznanie Jezus jest Panem kosztowało w późniejszym czasie niektórych nawet życie. I zobaczmy, co apostoł Piotr pisze. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. On nie mówi, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na tę władzę, ale ze względu na Pana. Zastanówmy się przez chwilę, co to oznacza, że ze względu na Pana mamy być posłuszni wszystkim władzom. Pomocny w zrozumieniu tego jest list do Rzymian, 13 rozdział, gdzie czytamy w wersetach 1 i 2 coś takiego. Rzymian, 13 rozdział, 1 i 2 werset. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że to Bóg jest absolutnym władcą nad całym wszechświatem, także nad ziemią, to widzimy, że to, że dana władza jest na stanowisku, że sprawuje swoją funkcję, jest albo z woli Bożej, albo z dopustu Bożego. Bo pamiętajmy, że są dwie wole Boże. Jest doskonała wola Boża, kiedy Bóg absolutnie coś popiera, albo jest dopuszczająca wola Boża, kiedy Bóg po prostu dopuszcza, żeby coś się działo, nawet coś złego. I widzimy, że przeciwstawianie się temu ludzkiemu porządkowi, jakieś rewolucje, jakieś bunty, mogłoby być właściwie uderzaniem w samego Pana, niezgodą na to, że to On akurat dopuścił lub wyznaczył danego człowieka na władcę. Musimy pamiętać, że kiedy Daniel, prorok, był na dworze króla babilońskiego, jak czytamy w Księdze Daniela, to powiedział właśnie, że to Bóg jest władcą nad królestwem ludzkim. Zobaczmy Księga Daniela, 4 rozdział, werset 14. Jest tu powiedziane tak, między innymi w drugiej części. Aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. A inny przykład mówi najbardziej podłego z ludzi, czy najpodlejszego z ludzi. Bóg może dopuścić, że najbardziej taki nieciekawy człowiek będzie u władzy. I nic nie możemy na to nieraz poradzić. Także Księga Daniela wyraźnie o tym mówi,
Mówi też w drugim rozdziale, w wersecie 21, on utrąca królów i ustanawia królów. Bóg niekiedy doprowadza do zupełnej zmiany ustroju w danym kraju, do obalenia danej władzy nawet. Dopuszcza do tego. Powoduje, że dany król nawet umiera. Mamy przykład Heroda w Dziejach Apostolskich. Jest to niezwykły przykład, który występował przeciw Kościołowi. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy w wersecie 1, a w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru, czyli Kościoła, i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Niewinnego człowieka, Bożego człowieka kazał ściąć. Dobry był to władca? Na pewno niegodziwy, bo występował przeciw sługom Chrystusa. Czytamy, gdy zaś widział, że to się podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. Jak wiemy, anioł cudownie wypuścił Piotra, a później, kiedy Herod przemawiał, jak mówią Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, i przyjął chwałę boską, gdy lud wołał: Boży to głos, a nie ludzki, to werset 23 powiada, w tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha. I świecka historia to potwierdza. Józef Flawiusz podaje właśnie, jak tragicznie nagle zmarł ten król Herod. Był to jeden z długiego rodu Herodów. Tych królów Herodów było dużo więcej. Ale akurat chodzi o tego, który kazał ściąć Jakuba i uwięzić Piotra. Więc widzimy, że Bóg także cudownie powodował przez swoich aniołów zesłanie choroby, śmierć niektórych władców, kiedy oni występowali przeciwko Jego woli. Także ze względu na Pana, to oznacza licząc się z Jego najwyższym autorytetem. Ze względu na Pana oznacza też, że jeżeli jakiś władca jest nieposłuszny Bogu i nakazuje nam coś, co jest sprzeczne z wolą Pana, nie mamy tego słuchać. Zobaczmy, ten sam apostoł Piotr, który nas wzywa do poszanowania porządku państwowego, sam był nieposłuszny, kiedy zabroniono mu głosić Ewangelię. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, wersety 18-20. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni mieli nakaz od najwyższej władzy, od samego Jezusa Chrystusa. Idźcie tedy i czyńcie wszystkie narody uczniami moimi, prawda? Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I żadna niższa władza nie mogła tego nakazu anulować. Podobnie Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 28 i 29 werset. Co powiedziała im władza żydowska? Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. A oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A więc widzimy, że ze względu na Pana to zgodnie też z Jego duchem, z Jego wolą mamy być posłuszni władzy. Jeżeli władza nakaże coś bezbożnego, nie mamy tego słuchać. To jest oczywiste. Druga Księga Mojżeszowa podaje zastanawiający przykład dwóch położnych, które miały nakaz, żeby zabijać chłopców hebrajskich. Jedna miała na imię Szifra, a druga Puła. I czytamy w 1 rozdziale, w wersecie 17, 2 Mojżeszowej: lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Były nieposłuszne władzy. I jak na to Bóg się zapatrywał? Werset 20. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Mamy też kolejny przykład nieposłuszeństwa władzy, które było błogosławione w Księdze Daniela w 3 rozdziale. Mamy tutaj przykład 3 Hebrajczyków, bardzo dobrze nam znany, więc tylko streszczę, którzy nie oddali czci posągowi wzniesionemu przez króla. I jak zareagowali, kiedy król zażądał, żeby jednak oddali tę cześć? Zobaczmy 3 rozdział Daniela od 16 wersetu. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to.
Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, inny przekład mówi, zechce nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. I tego nie uczynili i wiemy, że tam pojawił się ktoś wraz z nimi w tym piecu ognistym, który był tak rozpalony, że o wiele więcej niż zwykle, że ci, którzy ich wrzucali, spłonęli. I w Starej Biblii Gdańskiej jest napisane, że to była osoba podobna do Syna Bożego. A więc być może nawet sam Pan Jezus tam był z nimi. Zdaniem niektórych komentatorów tam było. Inni mówią, że to anioł był. Ale jakby nie było, Bóg poparł ich i uratował. Co znaczy, że to nieposłuszeństwo było błogosławione, bo posłuszeństwo oznaczałoby pójście na potępienie, oddanie czci bożkowi, co jest zabronione całkowicie przez najwyższe prawo, przez prawo Boże. Kolejny przykład nieposłuszeństwa mamy w 6 rozdziale Księgi Daniela, gdzie król Dariusz dał się podpuścić przez swoich właśnie satrapów i ministrów i ustanowili taki przepis, że nie będzie wolno się modlić w ciągu 30 dni do kogokolwiek, oprócz samego króla. To było nieodwołalne. Daniel mimo to, czytamy, co zrobił, kiedy dowiedział się o tym zarządzeniu. Zobaczmy Księga Daniela, 6 rozdział, 10 i 11 werset. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Wiemy, że w rezultacie dostał się do lwiej jamy, lwy były głodne, ale krzywdy mu nie zrobiły, bo był z nim Bóg. Natomiast ci spiskowcy zostali tam umieszczeni i od razu zginęli. Co oznacza, że i to nieposłuszeństwo władzy spodobało się Bogu. Bo gdyby Daniel przestał się modlić i miał się modlić do króla, byłby bałwochwalcą, popełniłby grzech, jak to się niekiedy mówi, śmiertelny. A więc widzimy, że ze względu na Pana, to zgodnie też z wolą Pana mamy być posłuszni władzy. A to znaczy, że nie powinniśmy lekceważyć żadnych przepisów, które nawet jeśli wydają się nam głupie, to jednak są wymagane przez władzę. Na przykład nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości, prawda? Czasami uważamy, że to głupie, tu nie powinno tak być, powinno być inaczej, ale powinniśmy być temu posłuszni, dosłownie, literalnie. We wszystkich sprawach, które nie godzą w prawo Boże, musimy być posłuszni władzy. Może to jest czasem dziwne, czasami niektóre przepisy są zbyt drobiazgowe, mówimy za dużo tej papierkowej roboty, ale powinniśmy się do tego stosować posłusznie, być najbardziej wiernymi obywatelami w tych wszystkich przepisach, które nie godzą w prawo Boże. Bo apostoł Piotr pisze dalej, komu mamy być posłuszni? Czy to królowi jako najwyższemu władcy, wtedy to był cesarz, poganin? Czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią? Apostoł Piotr niejako tutaj odzwierciedla myśl Pawła, że generalnie władza jest ustanowiona, żeby zapewnić pewien porządek w społeczeństwie do czasu, bo władze są tylko doczesne, dopóki nie nastąpi Królestwo Boże, w którym będzie Bóg i Jezus Chrystus sprawował władzę. Do tego czasu one mają utrzymać względny porządek i harmonię w społeczeństwie, bo jeśli nie ma władz, wiemy, co się dzieje. Jest niebezpiecznie. Znana może jest nam sprawa sprzed wielu lat w Kanadzie, kiedy strajkowali policjanci w jednej z miejscowości, w dużym mieście. Co się stało? Ludzie rabowali sklepy. Chaos nastąpił, bo policjanci strajkowali. Więc po prostu brak władzy jest niedobry. Anarchia jest gorsza po prostu od władzy. Więc czytamy w liście do Rzymian analogiczny tekst, 13 rozdział, 3-5 wersetu. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Bóg posługuje się generalnie wieloma władzami, żeby karać za złe, pochwalać dobre uczynki
i w warunkach normalnych władza sprzyja dobru obywateli. Tak przynajmniej powinno być. Dzisiejsze czasy są nieco nietypowe, jeśli chodzi o władzę, bo musimy sobie powiedzieć, że na świecie jest zawiązany spisek. Jest straszny ogólnoświatowy spisek, żeby utworzyć nowy porządek świata. I to wszystko zmierza wielkimi krokami do tego. I często te rządy, które są pod wpływem tego spisku, działają na niekorzyść obywateli, na niekorzyść własnego kraju, a na korzyść tego właśnie sprzysiężenia. I musimy o tym wiedzieć. Powinniśmy być posłuszni władzy, ale nie możemy zamykać oczu na pewne rzeczy, które się dzieją na świecie. Musimy być tego świadomi. Jednym z takich złych rzeczy, które próbuje się wprowadzać, to jest niszczenie chrześcijaństwa i etyki chrześcijańskiej, wprowadzanie bezbożnych przepisów. W Polsce obecnie stała się rzecz straszna. Dopuszczone zostały do aptek tabletki dzień po. Tabletki wczesnoporonne, które zabijają życie poczęte. To nie jest antykoncepcja taka inna. To jest już wtedy, kiedy ten zalążek życia, ta miniaturka człowieka już powstała. I dzieci będą mogły kupować te tabletki bez recepty w aptekach. Jest to zbrodnia. To pochodzi z tak zwanej Unii Europejskiej, którą niektórzy nazywają Eurosodomą, która deprawuje poszczególne kraje, które do niej należą, wprowadzając przepisy niewłaściwe. Polska mogłaby się przed tym obronić, ale nasze władze sprzyjają temu. Mogłyby niezależnie się zachować, ale sprzyjają temu przepisowi. Czy zdajemy sobie sprawę, co to oznacza? Oznacza to morderstwo na masową skalę. Wiadomo, że to nie są takie dzieci, które widać, ale jest to zarodek. Jest to zarodek, który jest człowiekiem, który jest istotą, z której się rozwija w pełni człowiek i zabijany już jest na samym początku. Zobaczmy, co mówi w związku z tym Psalm 139 od 13 wersetu. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. W jednym z przekładów czytamy, oczy Twoje widziały mnie, gdy byłem jedynie zarodkiem. Czyli Bóg uważa takiego człowieka i wszystkie jego dni przyszłe zna za istotę ludzką, a ktoś chce położyć zbrodniczo kres temu istnieniu. Gdzie Bóg wyznaczył życie temu człowiekowi. Całe życie, cały plan ma wobec jego życia. To jest zapisane w jego księdze. A ktoś chce już za pomocą takiej pigułki na początku to uczynić. I dlatego chrześcijanin, który jest farmaceutą, nie może sprzedawać czegoś takiego. Jeżeli jest właścicielem apteki, nie powinien tego przyjmować do sprzedaży, a jeśli jest tylko sprzedawcą, powinien odmówić i poprosić, że ze względu na sumienie nie będzie tego sprzedawał. Jeśli straci pracę, trudno, ale po prostu musi zachować sumienie, bo jest to przykładanie ręki do zbrodniczej działalności. I bądźmy pewni, im bliżej końca, tym więcej takich rzeczy będzie i przyjdzie wreszcie taki czas, jak mówi Księga Objawienia, 13 rozdział, wersety od 16 do 18. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. I wtedy nieposłuszeństwo władzy będzie też błogosławione. Bo czytamy w 14 rozdziale, jak przeklęte będzie posłuszeństwo tej władzy. 14 rozdział Objawienia od 9 wersetu. A trzeci anioł szedł za nimi mówiąc donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu, czyli antychrystowi, i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka.
a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, czyli kogo? Chrześcijan, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Chrześcijanie będą na ziemi, kiedy przyjdzie Antychryst i będą prześladowani. Będzie to najstraszniejsze prześladowanie w całej historii. W każdym razie technologia umożliwiająca całkowitą, totalną kontrolę nad każdym obywatelem w każdym zakątku świata już jest. Ale musimy pamiętać o jednym. To nie uprawnia nas do tego, byśmy dzisiaj dowolnie traktowali prawo świeckie i byli nieposłuszni tym prawom, które nam się wydają głupie. Nie. Mamy być nieposłuszni tylko tym prawom, które są wyraźnie sprzeczne ze Słowem Bożym. Dlatego musimy dobrze znać ten wzór. Dobrze znać Boże przykazania, Bożą etykę. Ja mówiłem na przykład o tym, że Bóg zna człowieka już od poczęcia. I tak naprawdę od poczęcia jest się człowiekiem. I Księga Jeremiasza powiada, kiedy Bóg znał Jeremiasza. Jeremiasz 1,5. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Także widzimy, że Bóg ma plan, zanim nawet się człowiek narodzi, wobec każdego człowieka. A w liście do Galacjan Paweł mówi, jak on został wybrany. Galacjan 1,15, ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Człowiek jeszcze przed urodzeniem jest człowiekiem w oczach Bożych i zabijanie go jest ciężką zbrodnią. Także omawiamy tu kompleksowo, całościowo sprawę posłuszeństwa władzy. Ono nie może być bezwarunkowe, musi być zawsze warunkowe, z uwzględnieniem najwyższej władzy. Zilustrujmy to przykładem. Wyobraźmy sobie, że burmistrz danego miasta ustanawia jakiś przepis, który jest sprzeczny z konstytucją. Obywatel ma prawo się odwołać do wyższych władz i burmistrz będzie musiał ten przepis anulować, bo konstytucja jest nad nim, a nie on nad nią. Podobnie władza Boża jest nad wszystkimi władzami tego świata. I nie dajmy sobie nigdy wmówić, że mamy być posłuszni czemuś, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Słowo Boże trwa na wieki. Ludzie są jak trawa. Człowiek przemija, a Słowo Boże trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, Pan Jezus powiedział, ale słowa moje nie przeminą. Dlatego nie bądźmy nigdy tacy naiwni, bo wszyscy tyrani chętnie przytaczają list do Rzymian, 13 rozdział i inne fragmenty, które mówią o posłuszeństwie władzy, ale zapominają, że trzeba wziąć całą naukę Pisma Świętego. Niemniej, jeśli chodzi o podatki, podatki są bolesne nieraz, prawda? Wygórowane. Musimy je płacić. List do Rzymian, 13 rozdział, 6 werset. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. I wracając do tematu, to normalna władza generalnie pochwala ludzi dobrych, a karze złych. Ale dzisiaj już to się zmienia. Kraje, które są w kręgu tego światowego spisku, który ma za zadanie wykorzenić chrześcijaństwo i ustanowić takie pogaństwo, jakiego nie było nawet przed chrześcijaństwem, rozmyślny bunt i odrzucenie prawa Bożego, bo to nas czeka na skalę światową, karze niewinnych ludzi. Nie wiem, czy znamy ostatnią historię Mary Wagner z Kanady. Kobieta ta poszła do kliniki aborcyjnej, wręczała kwiaty kobietom, które chciały dokonać aborcji i przekonywała je, żeby tego nie robiły, żeby jednak urodziły. Siedzi ta kobieta w więzieniu kanadyjskim za głoszenie prawdy. Jaka to wolność jest? Jaka to demokracja? Drodzy, demokracja dzisiaj jest fikcją. Panują rządy mniejszości, homoseksualistów, wrogów chrześcijaństwa. I to pozory, jak jadą do popieża premierzy, różni inni, którzy za chwilę ustanawiają prawa sprzeczne z prawem Bożym. Niektórzy mówią, no ale ustanawianie praw sprzecznych z prawem Bożym nie jest złe. Przecież każdy i tak sobie wybierze to, co chce. Jak jest chrześcijaninem, to nie będzie dokonywał aborcji. Owszem, to jest prawda, że chrześcijanin, nawet jak prawo świeckie będzie złe, będzie posłuszny Bogu. Ale prawo ma też wychowywać.
Bo niemądry człowiek pomyśli, jak coś jest dozwolone, to mogę to czynić. Prawo powinno wychowywać, a poza tym władze są tylko administratorami, którym Bóg na jakiś czas pozwolił czynić i powinny się z nim liczyć. Psalm wzywa, psalm drugi, do bojaźni Bożej władców i mówi, żeby nie spiskowali przeciwko Bogu. Psalm drugi, zobaczmy. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, czyli komu? Chrystusowi. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczysz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Władze nie mogą ustanawiać praw sprzecznych z wolą Bożą. Oni się rozliczą. Bóg ich wzywa do pokuty, do odpowiedzialności przed Nim. Jeśli będą ustanawiać złe prawa, to co mówi prorok Izajasz o złych prawach? Zobaczmy. Księga Izajasza, 10 rozdział, popatrzmy. Werset 1. Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki. Więc to nie jest tak, że można ustanawiać antychrześcijańskie prawa i sobie myśleć, że z tego nie będą rozliczeni. Władze poniosą ciężki sąd, cięższy niż my wszyscy. Ale my poniesiemy ciężki sąd, jeżeli będziemy posłuszni złym prawom. Także musimy o tym pamiętać. Ale generalnie musimy być posłuszni władzy w tych wszystkich sprawach, które nie występują przeciw prawu Bożemu. I powinniśmy być najbardziej porządnymi obywatelami, najbardziej punktualnymi płatnikami podatków, ludźmi, którzy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, którzy nie łamią takich nawet przepisów jak cisza nocna i tak dalej. Powinniśmy szanować wszystkie przepisy. I dlaczego tak? Oczywiście ze względu na Pana, ale też jest inny argument, wracamy do 1 Piotra 2,15, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako chrześcijanie jesteśmy niejako na widelcu. Ludzie nas obserwują. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, że apostołowie byli widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. I my też nieraz jesteśmy widowiskiem jako chrześcijanie, zwłaszcza jako mniejszość wyznaniowa. I teraz, jeśli my będziemy porządnie żyli, będziemy uczciwie pracować, rozliczać się z podatków, przestrzegać wszelkich przepisów, nie łamać prawa, to będziemy zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Co to znaczy usta niewiedzy ludzi głupich? Ludzie nieraz nie znając chrześcijan, mówią o nich niedorzeczności. Mówią niemądre rzeczy, zasłyszane plotki. O pierwszych chrześcijanach mówiono, że oni są kanibalami, no bo mówili, że spożywają ciało i krew Pana Jezusa. Mówiono, że niemoralnie żyją, bo wszyscy nazywali się braćmi i siostrami. I takie inne były pogłoski fałszywe. Więc chrześcijanie, dobrze czyniąc, mogli powodować, że ktoś się zawstydził. Jak mówi Ewangelia Mateusza, że stanie się tak, że nasze dobre uczynki spowodują, że inni będą wychwalali naszego Ojca, który jest w niebie. Więc nie możemy jako chrześcijanie sobie pozwalać na myślenie, to moja sprawa. Nie. Ty jesteś jako chrześcijanin tak naprawdę trochę osobą publiczną. Bo jak ty postępujesz, tak będą oceniać chrześcijaństwo, Chrystusa, Boga. Spotkałem się już z taką sytuacją, że niektórzy chrześcijanie źle postępowali. Ktoś powiedział, w takim razie ja wracam do katolicyzmu. Wy nie jesteście lepsi wcale niż katolicy. I widzimy, jaki owoc. Więc to jest bardzo ważne. I tu kolejny werset mówi, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. To prawda, że jesteśmy wolni. Chrystus nas wyzwolił, dał nam wolność. Przede wszystkim wolność od panowania grzechu. Grzech nad nami nie ma już panować. Jesteśmy pod łaską.
W liście do Galacjan czytamy 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Jeżeli byśmy teraz wolność wykorzystywali jako osłonę zła, na czym to może polegać? Ktoś mówi, jestem wolny w Chrystusie, więc tak naprawdę wszystko mi wolno, więc mogę wszystko robić. I zdarzali się tacy, nawet pastorzy, którzy nieuczciwie traktowali sprawy finansowe. I potem był skandal. Cieniem się to rzucało na zbór, na całe chrześcijaństwo. Niedawno oglądaliśmy film o pastorze amerykańskim, który sprzeniewierzył sporą sumę pieniędzy. A potem uwiódł żonę jednego z członków zboru. I on twierdził, że mamy wolność w Chrystusie. Ale pobłażał ciało, pobłażał sobie. I strasznie zgrzeszył. Trafił do więzienia w końcu. Zabił w końcu męża tej osoby, bo chciał po prostu ją dla siebie. Chciał też zabić własną żonę. Widzimy, jeżeli pobłażamy swojemu ciału, rzucimy straszną hańbę na chrześcijaństwo. Jeśli będziemy postępować w taki sposób, że wolność będzie nam parawanem dla zła. Nie wolno takich rzeczy czynić, bo nie jesteśmy indywidualnościami. Osobami, które żyją osobno od innych zupełnie i przed nikim nie odpowiadają. Kiedy podejmujemy jakąś decyzję, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim, jak to się odbije na naszej więzi z Bogiem. Czy to jest zgodne z Jego wolą, z Jego przykazaniami, z Jego słowem. Po drugie, jak to się odbije na moim stanie. A po trzecie, jak to się odbije na Kościele. Czy czasami kogoś nie zgorszę? Czy może wolno mi to robić, ale czy to nie będzie złym świadectwem, zgorszeniem dla innych? Oczywiście musimy się liczyć i ze zdaniem Kościoła, ale też i zdaniem ludzi z zewnątrz. Biblia mówi, że starajcie się o to, co dobre, nie tylko w oczach Pana, ale i w oczach ludzi. Więc to jest też ważne, czy to będzie dobre świadectwo. Także bardzo jest to istotne, żebyśmy nie nadużywali chrześcijańskiej wolności, bo ta wolność wiąże się też z odpowiedzialnością. I tutaj dalej czytamy, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Mamy odnosić się z szacunkiem do wszystkich. Wiemy, że u władzy były osoby nieraz niebudzące szacunku. Wiem, że w historii naszego kraju był prezydent Lech Wałęsa, którym bardzo wiele osób pogardzało. Był zwykłym elektrykiem, doszedł do władzy. Czasami zachowywał się w sposób nieprzewidywalny, dziwne miał wypowiedzi. Ale my mamy szanować władzę ze względu na urząd. Bo gdyby nie było zupełnie szacunku dla władzy, mogłoby dojść do bałaganu. List do Tytusa, 3:1-2 powiada, przypominaj im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Czyli to samo, co Piotr, tylko inaczej powiedziane. Tutaj Tytus jakby uzupełnia tą sprawę, że ten szacunek dla władzy może też się przejawiać w dobrych czynach. Na przykład pastor i jego zbór wysprzątali cały park. No i władze potem były przychylne i był potem koncert ewangelizacyjny w centrum miasta. Więc chrześcijanie mogą nawet występować z inicjatywami, które będą korzystne dla społeczeństwa. Także nie mamy być takimi ludźmi, którzy nic dobrego nie robią. Mamy tutaj rodzinę, która próbuje leczyć patologię, jaką są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza, jeżeli jest to z czystych pobudek robione, rzeczywiście może być taką też służbą chrześcijan, żeby ratować dzieci pozbawione należytej opieki. Wielu chrześcijan wnosiło coś do społeczeństwa przez tworzenie na przykład domów dziecka, tak jak George Miller, ten słynny ewangelista w Wielkiej Brytanii, który należał do wolnych chrześcijan i był to człowiek ogromnej miłości i wiary. Wiemy, że pewna osoba wysokiego rodu w Wielkiej Brytanii odwiedzała więzienia i głosiła Ewangelię kobietom, można powiedzieć, grzesznym, kryminalistkom. Wiemy, że William Wilberforce, słynny chrześcijanin i zarazem członek Izby Gmin w Wielkiej Brytanii, doprowadził do zniesienia niewolnictwa na terenie całego Imperium Brytyjskiego. Więc chrześcijanie mogą coś pozytywnego też zrobić dla społeczeństwa. Mamy wszystkich szanować, odnosić się z szacunkiem. Nawet jeśli głosimy Ewangelię komuś,
Kto nie budzi tego szacunku? 1 Piotra 3,16 mówi, czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Mamy braci miłować. Kim są dla nas bracia i siostry? To nie są zwykli ludzie. To są ludzie kupieni krwią Chrystusa, którzy tak samo jak my stali się członkami rodziny Bożej. To są nasi bracia i siostry, dzieci Boże. I mamy ich miłować. Boga się bójcie, króla czcijcie. I tu widzimy bardzo ważne rozgraniczenie, które i Pan Jezus powiedział, mówiąc, żeby spłacać Cezarowi to, co należy do Cezara, a co Bożego Bogu. Świat pogański tego nie znał, reżimy tego nie znają, dyktatury tego nie znają. Tam Bogiem jest władca, król. Tak jest w Korei Północnej. Tam jeżeli ktoś się modli, ktoś oddaje cześć Bogu, a nie bieżącemu władcy z rodziny Kim Il-sena, ten idzie do obozu pracy albo nawet zostaje stracony. Pogaństwo takie też było. Po prostu Bogiem był cesarz. Faraonowie też byli bogami. Też za takich się uważali. A tu mamy rozgraniczenie. Boga się bójcie, bojaźń Boża to coś więcej niż tylko szacunek. To ogromna cześć, uwielbienie. To obawa przed zasmuceniem Boga naszymi uczynkami i obawa nawet, że Bóg może nas odrzucić. Bóg może nas odrzucić, jeśli staniemy się Mu notorycznie nieposłuszni i zatwardzimy się w grzechu. Biblia aż roi się od przykładów takich osób. Król Saul, który otrzymał Ducha Świętego, a skończył jako odstępca. Król Salomon, który skończył jako bałwochwalca. Demas, który współpracownik Pawła, który odpadł. Judasz, który odpadł. I wiele można by przykładów podać. A wzmianek o tym, że chrześcijanin może dobrze zacząć, a źle skończyć, jest tak wiele wersetów. Więc musimy mieć tę bojaźń. Z bojaźnią i zadrżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. A króla czcijcie, szanować władzę. Więc podsumowując, drodzy, Pismo Święte wzywa nas do takiej, można powiedzieć, transparentności, to się nazywa, przejrzystości w naszym życiu. Żeby nikt, kto się przypatrzy naszemu życiu, nikt z zewnątrz, nie mógł się dopatrzeć jakiejś nieuczciwości. Mamy być w porządku, szanować władzę, ale mamy być nieposłuszni władzy, jeśli ona ustanowi prawa i przepisy sprzeczne z wolą Bożą. Mamy nie nadużywać naszej wolności, traktować ją odpowiedzialnie i postępować w sposób podobający się Bogu, biorąc pod uwagę, że jesteśmy albo dobrym, albo złym świadectwem dla tego świata. A świat o wiele lepiej nas zna i władze mają też dużo różnych możliwości kontroli, że jeśli postępujemy w nieuczciwy sposób, to bądźmy przekonani, że prędzej czy później to wyjdzie na jaw. A zatem podsumowując, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Amen.